Nie wracamy. Sobotni poranek, zabrałem ci głos. Już się gotowałaś, żeby skoczyć, a ja się wtrniłem. No dobrze, wybaczę ci. Jeszcze się tutaj dotrzemy w tym programie. Doktor Michał Mularczyk, internista, kardiolog, dietetyk. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie. Temat naszej dzisiejszej rozmowy to jak poradzić sobie z otyłością, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, więc zaraz powiemy o tym właściwie, jak do niej nie dopuścić. Ale zacznijmy od danych, które są dość niepokojące. Ponad 20% Polaków cierpi na chorobę otyłości. Proszę powiedzieć, czy ten problem rozwija się, jest coraz większy, coraz więcej ludzi jest otyłych, bo patrząc no, już nie na statystyki, ale po prostu na Polaków na ulicach, no to skala problemu jest chyba ogromna. No ma się bardzo dobrze ten problem i rozwija się cały czas. Także ja tutaj już tak powiem, nie wiem, chyba nowe konta założę w banku, bo już na poprzednim się chłe nie mieszczą. Nie no, żarty żartami, słuchajcie, ale to jest otyłość, to jest sama w sobie, to jest jedna rzecz, ale jej powikłania są okropne. A ludzie zamiast zastanowić się, skąd to się bierze, to pytają się, a jakaś pigułka, jakiś zastrzyk, jakieś inne byle co. Tabletki odchudzające. Ja mówię, pigułka odchudzająca, a od pigułek pan przytył? No nie, no to od pigułek pan nie schudnie, no człowieku, no to po prostu, no tak jest. Dobrze, to powiedzmy, właśnie powiedział, zaraz już dopuszczę ciebie, tylko chciałam właśnie od tej otyłości, tak jak powiedzieliśmy, ludzie dorośli, od czego ona się bierze? Czy to nie jest tak, że no niestety trochę rodzice wpływają na to, jak potem te dzieci będą wyglądać w przyszłości i ten problem zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa? Z tego, co ja widzę teraz wśród rodziców, jednak jest coraz więcej, jak to powiedzieć, tej wiedzy. Natomiast tutaj raczej bym porówno rodzice, dziadkowie, chociaż dziadkowie coraz więcej mają tutaj udziału i szkoła. Teraz na szczęście w szkole, ja nie wiem, czy w końcu weszło, czy miało wejść ten zakaz sprzedawania tego byle co w sklepikach szkolnych. Wprowadzono, zaimplementowano, zdaje się. Tak, tak, bo to miało wejść i to było bardzo mądre. Natomiast oczywiście dziadkowie potrafią popsuć dziecko w ciągu jednego weekendu, w związku z tym tutaj jest apel do dziadków, żeby krzywdy nie robić, tak? No bo on będzie lepszy niż ci wredni rodzice i jednak przyniesie ten słodycz i podrzuci dziecku po cichu. Dziecko będzie ten smak coraz bardziej pożądało, no i zaczną się problemy. Także to oczywiście troszkę tak jest przekąsem, ale tak jest rzeczywiście. Domowe żywienie jak najbardziej. Plus szkoła, no jeżeli się popatrzy, że niby to jedzenie szkolne kiedyś gotowały panie, ale przepisy były takie, że a dosyp trochę cukru do tej surówki, to dzieci zjedzą chętniej. Nie sypcie tam cukru. Nie, protestuję. Chyba, że chcecie u mnie kasę zostawić, zapraszam. Tak? No dobrze, ale z drugiej strony każdy z nas był dzieckiem. Nawet Emilia i nawet ja byliśmy kiedyś dziećmi. Nawet my. Nawet my byliśmy kiedyś dziećmi. Ja pamiętam, że czekoladę jadłem, a i owszem, jeszcze takim płynem czarnym w butelce, znaczącym na C, zapijałem i jako żywo do najgrubszych ludzi na świecie nie należę. No to właśnie, to może tu się pojawia pytanie, na ile to są geny, a na ile rzeczywiście odżywianie? A może to coś jest nie tak, no bo mi nikt cukierków z ręki nie zabiera. A jednak większość moich znajomych też była dość szczupła jak na dzisiejsze standardy dziecięce. Słyszeliście o czymś takim jak choroba otyłość typu TOFI? Nie. Nie. To się dowiemy. Thin outside, fat inside. Skinny fat. Ja wiem o co chodzi, czyli wyglądamy... To o mnie. No ładnie pan doktor. Ja się nie Nie, tu chodzi o to, że osoba nie wygląda tutaj w ubraniu, wygląda całkiem w porządku, a jednak takie miękkie ciało, tłuszcz jednak pod spodem, tak. Skinny fat, tak zwany. Tak, to tu galareta tutaj takie wychodzi, takie się wylewa. Niby, no właśnie, w ubraniu to ładnie wygląda, to jak baleron troszkę, prawda? Tak, trochę takie siateczne pięknie, a potem takie wylewa się. No właśnie. Także tutaj to nam się wydaje i tych skinny fat jest coraz więcej. Im się wydaje, że są szczupli. Jak pamiętam, kiedyś byłem parę razy, jak się szlają po tych telewizjach, to widzę te panie, które tam pięknie wychodzą ubrane, czasami bardziej rozebrane niż ubrane. Ale pod tym rozebraniem widać tą galaretę na nóżkach, czy gdzieś tam pępuszek pokażą i tam rzeczywiście niby szczupła i ten celulit i tak dalej. No, starają się zakryć, panie starają się odkryć, inni, czy ci powiedzmy ci od tych ubranek,
to nie zawsze wygląda dobrze w kamerze, wszystko będzie dobrze wyglądało, albo prawie wszystko. Natomiast rzeczywiście zacznijmy dbać o nasze wnętrze, a zewnętrze będzie wyglądało przyzwoicie. No dobrze, panie doktorze, no to powiedzieliśmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, ale jeżeli dojdzie do tej sytuacji, że rzeczywiście już nie mówimy tutaj o takiej poważnej otyłości, ale jest parę kilogramów za dużo, teraz no akurat sezon jesienny. Jesień właśnie, może warto sobie zapuścić oponkę, a co? Będzie cieplej. Alej. Znaczy tak, jeżeli pacjent do mnie przychodzi, żeby zacząć pochudzanie de novo, jesienią, teraz to będzie skuteczne. Jeżeli przyszedł do mnie, powiedzmy, pod koniec lata, też to będzie skuteczne, bo organizm zderzy się z nową rzeczywistością, nie będzie wiedział, jak nas oszukać, żebyśmy przytyli i to jest do wykonania. Natomiast jeżeli osoba, która będzie miała do zrzucenia 20-30 kg, a takich mam pacjentów coraz więcej albo i więcej tych kilogramów, to w tym momencie planujemy sobie, że w tym roku on sobie chudnie, ale na przyszłą jesień zatrzymujemy odchudzanie i jeżeli nie przytyje, to będzie sukces, a jeżeli przytyje tylko 2-3 kg, to będzie norma, prawda? O to chodzi. Tu nie chodzi o szaleństwa. W związku z tym nie jest problemem to, że my tyjemy na jesień, a potem wiosną gubimy, bo to, co ja zauważyłem, najwięcej ludzi tyje latem na wakacjach, kiedy mamy all inclusive, dajemy sobie, że tak powiem, troszkę szyję innego i jadamy w szyję to orzeszki i jeszcze jakieś inne słodycze. I tutaj jest plus 3 kg, których nie zrzucamy, dlatego że bo idzie jesień. Czyli mamy plus 3 latem, plus 2-3 zimą, minus 2-3 jesienią. Znaczy, przepraszam, jesienią, a potem na wiosnę. I tu jest, bilans się nie zgadza z tym letnim tyciem coraz częstszym, a ponieważ na grille wyjeżdżamy i inne rzeczy, to jest tego coraz więcej. Czyli wbrew pozorom te wakacje to może być taki okres niebezpieczny dla naszego ciała, ale tak jak już wspominałam, no, pojawia się ten problem, chcemy schudnąć lub też pochudzić, jak mówi pan doktor, o te kilka kilogramów. Jaką dietę pan obecnie poleca? Bo tego na rynku jest mnóstwo. Mamy różnego rodzaju posty przerywane, mamy tak zwaną ketozę, odnoszę wrażenie, że bardzo popularną w ostatnim czasie. Wszędzie wychodzą z każdego punktu internetu. Ale też posty przerywane, czyli te okienka żywieniowe, tak? Czyli przykładowo jemy te 6 godzin, 18 godzin nie jemy. Która z tych metod jest pana ulubioną? Którą pan preferuje w swoim gabinecie? Znaczy ja nie preferuję żadnej metody, bo najpierw badam pacjenta, rozmawiam z nim na temat jego chorób w rodzinie, robię mu badania, w tym czasie uczę go jeść, bo większość pacjentów nie umie jeść. I jak przychodzi na drugą wizytę z kompletem badań i dopyta w rodzinie, jakie były choroby, to razem dobieramy dla niego dietę. Dlatego, że... Czyli nie ma tutaj uniwersalnej diety, którą tak naprawdę no, każdy mógłby zastosować. Ta kwestia jest niezwykle indywidualna, jak rozumiem. Najbardziej mi rozbawił kiedyś pacjent, dajmy na to Kowalski, który przyszedł do mnie z kartką dla pani Śmiechowskiej i z pretensją, że nie schudł. Ale ja pana pierwszy raz widzę, tak? No ale tutaj pan dał pani Krysi, a ja chciałem schudnąć, tak? No właśnie, ale to było dla pani Krysi, a nie dla pana Kowalskiego. W związku z tym tacy są ludzie, myślą, że tu przykutwimy, tutaj zaoszczędzimy, no i na ogół wychodzi na koniec plus 10 kg. To już się pytałem ostatnim razem, ten napis bezkalorii.pl, bo pierwszy dla każdego laika, który chce wejść na dietę, to jest zmniejszyć ilość przyjmowanych kalorii no właśnie, z pokarmem. Stworzyć chyba deficyt, tak? Tak, deficyt kaloryczny, no i wtedy schudniemy. Proste jak budowa cepa, tak jest? Jeżeli puścimy glukozę torem tlenowym przemian, to powstanie ATP, bo ja wolę rozliczać w ATP jednostek energii, to powstanie 30, na przykład tam 6 jednostek na czysto energii. Jeżeli puścimy beztlenowym, powstaną 2 jednostki z tej samej glukozy. W związku z tym, jeżeli na to w ten sposób spojrzymy, to kalorii nierówno. Oczywiście ja tam sobie robię, dworuję sobie, ale to nie ma większego sensu. Szczególnie, że jak byłem kiedyś na takim zjeździe otyłościowym i pan profesor szef chyba powiedział prawdę przez przypadek, bo był poddenerwowany, i powiedział, że skuteczność diety kalorycznej jest 2%. I to odpowiada moim obserwacjom. 2% jest skuteczna, czyli pacjenci się katują tak dalej, tym liczeniem kalorii i tak dalej. Ja się wolę zająć tą pozostałą niewielką ilością 98% pacjentów z nadwagą czy otyłością. I tutaj być skutecznym, bo jak ja patrzę wśród pacjentów, którzy przyjdą do mnie na drugą wizytę czy na trzecią, bo nie mówię o tym, co pierwszy raz przyjdą i potem nie wrócę, bo dla nich to jest za trudne i chcą tabletkę i nic więcej, prawda? W związku z tym tu o to chodzi, żeby oni przyszli, wdrożyli się i tutaj skuteczność jest około 40%, czyli to jest no, dużo więcej niż nasz słynny instytut, prawda? No i tu o to chodzi, bo ja dobieram dietę do pacjenta, a nie, a pan ma zielone oczy i stojące uszy,
to 1200 kilokalorii. No, ja sobie robię, bo to chodzi o wyliczanie według BMI, które też jest w większości przypadków o kant potłuc. To trzeba do pacjenta dojść, a nie patrzeć na ilość kalorii, wzrost i wagę, bo Pudzianowski w najlepszym okresie miał otyłość trzeciego stopnia według BMI, a był szczupły jak nie wiem co, tak? A może iść w drugą stronę, tam nie chodzić do pana doktora, nie patrzeć na tej diety, tu, to jeść, tego nie jeść, tylko kopa w 4 litery sprzed komputera albo telewizora i pójść na siatkówkę, na piłkę nożną, pobiegać na basen i tyle nie po prostu. Go, drodzy państwo. Ruch i ruch, panie doktorze. Można połączyć, bo są takie rotorki małe, takie, i jak się pod biurkiem postawi rotorek, to człowiek będzie, co prawda, trochę będzie gibał się na tym, ale będzie ruch. Także tutaj no, zawsze można coś połączyć. Oczywiście tam będzie tych kalorii się mało spali, ale zawsze będzie efektywne. Wspomniał pan o takiej istotnej kwestii, że ludzie, którzy przychodzą do gabinetu, nie potrafią jeść. Co to oznacza? Żrą. Futrują się. Aha. Popijają posiłki, tak? Bo to jest, no teraz jest taki modny bardzo lek, tak? Teraz ostatnio w zastrzykach ma wejść, ewentualnie w tabletkach. No i czy mówi pan o tym leku, który powinien być podawany cukrzykom, tak? Tak, myśmy go przebadali. Ojej, ja też o tym słyszałam. Znaczy oczywiście nigdy nie stosowałam, ale słyszałam o takich metodach, że podobno ten lek jest, tutaj nie podajemy nazwy, jest obecnie niedostępny, ponieważ kobiety masowo wykupują lek na cukrzycę, tak? Którego już po prostu brakuje w Polsce no, prawdziwym cukrzykom, którzy cierpią tą chorobę. Znaczy ja powiem tak, to jest tak zwany analog receptorów, które mają bardzo ważne działanie u nas w organizmie i my jesteśmy leniwi i próbujemy, że tak powiem, jak to powiedzieć, zrobić to no, po swojemu, tak? Uh-huh. I tak było i różne leki, semaglutyd, to jest nazwa jego chemiczna, czyli to możemy podać, to jest analog GLP-1, no, mniejsza o to, co to jest. W każdym razie to, co on robi, to jeżeli chodzi o działanie ujemne, on będzie zwiększał wydzielanie insuliny, bo to jak człowiek usłyszy, jak to ma tutaj u cukrzyka, przecież lepiej, jak będzie więcej insuliny. Nie, dlatego że insulina i insulinooporność to jest jakby stan, znaczy insulinooporność, nie insulina, insulinooporność jest stanem przedcukrzycowym. Mówimy o cukrzycy typu drugiego. I jeżeli coraz więcej tej insuliny wydzielamy, nasze tkanki się coraz bardziej na nią stają oporne i w tym momencie musimy przyjść znowu jeszcze więcej insuliny. I w pewnym momencie ta oporność jest tak wielka, że nasza trzustka nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości insuliny i musimy zacząć brać leki, tak? I ten lek niestety, on może zwiększać insulinooporność. Poza tym ma działanie takie, że na przykład opóźnia opróżnianie żołądka, czyli niby zwiększa sytość człowieka. To jest niezłe, ale to, co właśnie pani mi to przypomniała, bo pani redaktor, jeżeli ja nauczę pacjenta jeść powoli, nie popijać, osiągamy to samo, nie płacąc 1000 zł i się nie ostrzykując co no tydzień. I nie ryzykując też skutków obocznych, bo jednak jest to lek na cukrzycę. No, trzustki, zapalenie trzustki, rak tarczycy, to nie są jakieś takie katar, czy nie wiem, czy sraczka, przepraszam za wyrażenie, tylko to są poważne powikłania, tak? I tutaj o to chodzi. Czyli my dietą jesteśmy w stanie uzyskać dużo więcej. Powiem, efekty, jak ja czytałem o różnych lekach z tej grupy, no to mnie po prostu to rozbawiło, bo to pokryło się to, co myśmy widzieli, że po 20 tygodniach stosowania leku 1000 zł miesięcznie w grupie przyjmującej leku pacjenci po tych 20 tygodniach pochudzali się o 3 do 6 kg, 4 do 6, przepraszam, średnio 5, natomiast ci, co byli na diecie, stosowali się według tej tylko ta dieta 2 do 3 kg, czyli 20 tygodni walczymy o 2 kg, tak? 20 tygodni to jest, jeżeli dobrze liczę, 5 miesięcy, 5 tysięcy. No to ja jestem tańszy, u mnie kilogram wychodzi. Panie doktorze, to jeszcze jedna taka teoria na koniec. No myślę, że powszechna już od wielu lat w przestrzeni pojawiająca się dotycząca 5 małych posiłków dziennie. Co pan na to? Zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy mieć cukrzycę, być grobi i mieć problemy, tak, proszę jeść 5 nawet, 5 głównych, małych i 6 przekąsek i jeszcze jakieś inne rzeczy. No ludzie, trzeba wziąć koło i walnąć się w czoło. No, to jest tak samo, no, pani redaktor, ma pani samochód? Tak, mam. I tankuje pani od stacji do stacji, czy do pełna? Nie no, do pełna, bo przecież... Dlaczego? Nie powiedział pani mechanik, że lepiej tankować co 2,5 godziny?
Nie, bo nawet jak już jest, podobno się psuje chyba silnik, czy jakaś coś w samochodzie, jeżeli już jest ponad połowę mniej. No i ja ich tam różne są, natomiast mówię, tak, do pełna, tylko powoli, bo żebyśmy się nie futrowali, nie przeżerali, nie popijali, jeżeli nauczymy się jeść, to już jest połowa sukcesu. Mhm. To jest ważne, w związku z tym, oczywiście, my jesteśmy niestety leniwi, patrząc w ogóle na psychikę ludzką. Ja właśnie myślę, żeby założyć z kolegą, terapeutą od uzależnień, mhm, grupę dla pacjentów, bo to uzależnienie... No tak, no odchudzanie to jest też w bardzo dużej mierze psychologia, tak? Tak. I jeżeli damy pacjentowi nadzieję, tak jak polityk przed wyborami, ja wam zrobię lepiej i tak dalej, to my, tutaj trzeba pracować, nie mam go gdzieś, tu pójdę, bo mi ten czy inny da tutaj coś tego mi da albo nie zabierze, tak? A potem się okazuje, że to były obietnice, ale ja chciałem te obietnice, bo mi się kurna raz nic nie chce robić, prawda? Aha. I tak samo jest z pochudzaniem i z całą resztą rzeczy. No tak jest niestety. No cóż. Ja to mówił dr Michał Mularczyk, internista, no ale też dietetyk. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy ja bardzo. Ja też bardzo dziękuję. I za wizytę w naszym studiu zdalnym i w Państwa domach. A ja domach. Widzę, że już teraz prognoza pogody, tak? W już teraz. Rosyjce. Zobacz. Jest. No dobrze, to zobaczymy, co się będzie działo. Do zobaczenia.